Witam serdecznie i zapraszam dzisiaj na błyskawiczną sałatkę z miksem sałat, salami, suszonymi pomidorami i mozzarellą. Przygotowanie dania rozpoczynamy od pokrojenia poszczególnych składników sałatki. Czerwoną cebulę kroimy w pół plasterki. Plastry salami na mniejsze cząstki. Odsączone z oleju suszone pomidory w paseczki. A ser mozzarella kroimy w większą kostkę. Na płaskich talerzach układamy umytą i osuszoną sałatę. Na sałacie kładziemy czerwoną cebulę, kawałki salami, suszone pomidory, a na wierzchu sałatki umieszczamy pokrojoną mozzarellę. Na końcu przygotowujemy sos. Do miseczki wlewamy olej z suszonych pomidorów, dodajemy miód i musztardę, całość doprawiamy odrobiną soli oraz czarnym pieprzem i dokładnie mieszamy. Gotowym sosem polewamy sałatkę i od razu podajemy. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.